Hej, dzisiaj się witam z Wami dużo później niż zwykle, bo już jest za 15:11. My dzisiaj trochę pospaliśmy, bo aż do 8. Nikoś podobno wstał o 6, bo mój teściu go już słyszał na dole, że dupta. A my spaliśmy jeszcze do 8, nie wiem jak to się stało, ale po prostu się nie obudziliśmy wcześniej. Mateusz właśnie z niego się poszedł na dół, a zaczął padać deszcz. Myśleliśmy, że chwilę poskoczy na trampolinie, bo słuchajcie, idziemy do Ikei. Chcemy pojechać do Ikei, bo Mateusz ma dzisiaj wolny. Dzisiaj jest piątek, Mateusz ma dzisiaj wolny. No i mieliśmy jechać do Ikei, ale Nikoś powinien mieć drzemkę w samochodzie. Dlatego chcieliśmy, żeby chwilę się wyszalał na trampolinie i tak byśmy za pół godziny sobie ruszyli. Ale zaczęło padać chyba, coś grzmiało. I nie wiem, czy pada, czy nie pada. Nie, no w sumie, no kropi trochę. Także zaraz zobaczymy, czy się rozpada mocniej, czy nie. W każdym razie mniej więcej za pół godziny, max godzinę chcemy ruszyć do Ikei. Już jesteśmy w drodze do Wrocławia. Jest za 15 pierwsza już. Musieliśmy poczekać na pana, który przywiezie deski pod taras. Musieliśmy poczekać, dlatego że Mateusz chciał pomóc tacie. Właściwie to musiał po prostu pomóc tacie i rozładować. No i trochę nam się to wszystko opóźniło. Ale na szczęście już jedziemy. Jak tylko wsiedliśmy do samochodu, Nikoś zaczął przysypiać i już śpi. Mam nadzieję, że będzie spał całą drogę. I w sumie to nawet lepiej, że zasnął trochę później, że trochę później wyjechaliśmy, bo dzięki temu jakby drzemka będzie trwała do później, więc nie będzie bardzo zmęczona. Nas czeka dużo atrakcji dzisiaj we Wrocławiu, bo musimy, oprócz tego, że Ikea, to jeszcze jedziemy do jakiejś Castoramy albo Obi, albo czegoś w tym stylu. No i jeszcze bym chciała podjechać do Superfarmu, no bo jest ta promocja na Yelp. I co prawda byłam wczoraj w Lidlu i kupiłam dwie rzeczy, ale może kupię coś, czego nie było w Lidlu, albo może po prostu sobie kupię coś na zapas, no bo jednak promocje na Yelp się zdarzają bardzo rzadko, a już na pewno takie 40%. Tak, ja się będę malować, Mateusz mi dał lusterko. Mój mąż mnie nie kocha. No, siadłam do tyłu, dlatego że po prostu jakby nikt miał problem z zaśnięciem czy coś, to żeby, wiecie, go trochę pogłaskać, przytulić czy coś i jakoś mu pomóc w tym zaśnięciu, albo ewentualnie mu dać pić, zanim zaśnie. Tak więc usiadłam z nim z tyłu, żeby trochę pilnować tego, czy będzie spał. No i mam teraz problem z tym, jak się pomaluję. Ja nie wiem, jak mi się z tym malować. Jak to wiecie, wisi przy suficie, to jeszcze się da, ale nie wiem, mam to trzymać w ręce i się malować? Nie wiem. Dojechaliśmy na miejsce, siedzimy pod Ikeą, a mi się dalej śpi. Coś się przebudził po drodze. W ogóle jest cały spocony, jak zwykle zresztą, bo jeździ samochodem. Ale zasypiał z powrotem, no i teraz zasnął na dobre. Jakieś 10 minut temu. No, jechaliśmy w sumie, nie wiem, godzinę? Więc szybko dojechaliśmy do tej Ikei. Myślałam, że trochę dłużej będziemy jechać. I że się trochę wyśpi, a śpi dopiero niecałą godzinę, więc nie wiem, czy mamy wysiadać i go budzić, no trochę bez sensu. Więc chyba będziemy siedzieć w samochodzie i czekać, też się budzi. Niech pośpi chociaż jeszcze 15 minut. Ja się pomalowałam i później sobie czytałam książkę. Wziąłam sobie książkę, myślałam o tym, żeby wziąć ze sobą komputer i żeby po drodze montować filmy, bo mam nagrane dwa. Ale wiecie co, no trochę bez sensu, bo nie zostawilibyśmy MacBooka w samochodzie na czas zakupów, a chodzić z MacBookiem po Ikei, po Obi, po nie wiem, no po wszystkim, co mamy dzisiaj załatwić, no to trochę też bez sensu. Dobra, Nikoś się obudził, więc wysiadamy, idziemy do Ikei, ale tak jak mówię, no nie brałam komputera, żeby nie montować po drodze, żeby nie nosić się z komputerem i będę musiała zmontować to jakoś albo wieczorem któregoś dnia, albo w czasie drzemki, nie wiem. Albo jak Mateusz będzie się bawił z Nikosiem. Myślałam, że trochę dłużej pośpi, ale zazwyczaj tak jest, że jak samochód zatrzyma się na dłużej niż 5 minut, no to on się budzi. Ale to dobrze, nie musimy przynajmniej tutaj siedzieć i się gotować. Wyjść, dobra, wychodzimy. Czas na wyżerkę. Nikoś ma łososia z warzywami. Ja mam śledzia smażonego z frytkami. A Mateusz serki i raka. No i soczek. Soczek jest do zestawu Nikosia, ale Nikoś nie wypije soczka, więc na pewno i tak tylko wodę. I teraz, ja jestem ciekawa bardzo, jak to będziesz jadł. Ja to nagram. No. No naprawdę to nagram. No i na deser oczywiście ciacho i kawa. Smacznego! Przylepku. Nie. Gdzie są chłopaki? Widzicie gdzieś chłopaków? Poszli razem do Obi. Ja w tym czasie poleciałam do Superfarmu. Mam Yelpa. Idę do auta, ale chłopaków nie widzę.
końcu, stary, nie będziemy już mogli zjechać. Cześć! Dzień dobry! Masz kask na głowie? Dawno go wyciągnąłeś z chusty? No jak tylko wszedłem. Ach. Najważniejsze rzecz dzisiejszych zakupów. Mama! Mamo! Słucham, kochanie! Ty masz to auto, więc otwieraj. To jedziemy dalej. Teraz jedziemy na chwilę do Mateusza firmy, bo coś tam zamówił i przyszło dzisiaj. Tak, dzisiaj przyszło kurierem, czy? Tak. Aha, tak. Znowu zagrałam przy radiu. No, a że dzisiaj ma wolne, no to by to leżało do poniedziałku, więc podjedziemy na szybko to odebrać. A później jedziemy po Mateusza, mamy, no i do domu. I tak jak wam mówiłem, byłam w Superfarmie. W ogóle sprawdzałam wcześniej na stronie internetowej, po prostu wpisałam w Google Superfarm i mi się wyświetliło, że we Wrocławiu nigdzie na Bielanach nie ma. Sprawdzałam celowo, czy właśnie by się udało gdzieś zahaczyć właśnie w tamtych okolicach, jak będziemy już w Ikei. Ale w ogóle mi się nie wyświetliło. Wyświetliło mi się tylko Pasaż Grunwaldzki, Korona i gdzieś tam jeszcze. Ale zobaczyłam po prostu szyld na... Oła! Sorry, zapominam o tej chłopcy, no. No, ale i Bielany. Zobaczyłam po prostu szyld Superfarm i mówię, aha, czyli jednak widocznie jest. Kupiłam tylko płyn do podłóg, płyn do mycia naczyń jeden i dwa żele pod prysznic. Żeli pod prysznic jeszcze nigdy nie używaliśmy z Jołpa, więc się cieszę. Tym bardziej, że właśnie, że jest promocja, że może mogłam kupić taniej. I co? Tylko patrzyłam jeszcze na jakieś kremy i tak dalej, ale nic w sumie, co by mnie interesowało, nie było. Już myślałam, że może się skuszę na Recibo, ale mówię, nie, bez promocji, to jest trochę jednak za drogo i bardzo bym chciała spróbować olejku na makijażu z Recibo, ale póki co wystarcza mi na komi, dobrze mi się sprawdza, a może kiedyś się trafi jakaś promocja na Recibo, ale bardzo rzadko mi się wydaje, że są jakieś promocje na to, więc jak będzie, no to wtedy kupię, a póki co to chyba będę musiała zamówić przez internet. Jak widać, jesteśmy już w domu. Jest 20:30, Nikoś właśnie zasnął. Wcześniej zasnął i bardzo szybko. Wróciliśmy tylko do domu, daliśmy mu kolację. Nawet nie biegło po dworze, bo niestety padał deszcz, jak przyjechaliśmy, więc nie miał jak. Oczywiście bardzo chciał, no ale musieliśmy go zaciągnąć do domu, no bo bardzo lało i grzmiało i błyskało. Więc zjadł tylko kolację, wykąpaliśmy go i po prostu padł. No, ale miałem dzisiaj tylko drzemkę godzinną w samochodzie, więc też zrozumiałe, chociaż myślałam, że może nie będzie jakiś bardzo zmęczony, no bo dzisiaj nie nabiegał tyle codziennie. Każdego dnia praktycznie biega po dworze przynajmniej kilka godzin, a dzisiaj tego ruchu miał raczej mało. No, ale na szczęście po prostu ta krótka drzemka zrobiła swoje i już śpi. Trochę kupiliśmy w Ikei rzeczy i tak myślę właśnie, czy nagrać haul, tylko że jak widać, już jest ciemno, to światło za bardzo dobre nie jest do takiego nagrywania filmu gadanego, do nagrywania holi, ale coś spróbujemy wymyślić, bo ja nie mam normalnych lamp, ale Mateusz mówi, że spróbuje mi zrobić jakiegoś takiego prowizorycznego softboxa, więc jak mu się uda, no to nagram właśnie takiego IKEA hola. Dobra, teraz już się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!